Cześć, nazywam się Kasia Blok i zapraszam Cię serdecznie na trening całego ciała w formie obwodu. Przed nami 9 ćwiczeń, każde będziemy wykonywać po 30 sekund z 10-sekundową przerwą i wykonamy sobie dzisiaj 2 takie obwody. Oczywiście już teraz zachęcam Was, żebyście sobie później jeszcze ten trening wydłużyli i zrobili 3. albo nawet 4. obwód. Zanim zaczniemy, zaczynamy od krótkiej rozgrzewki, truchcik i ramionka w górę. Hop! Tak jest, napięty brzuch, miękko na stopach, oddychaj, góra, wydech. Jeszcze 4, 3, 2, 1, ramiona w bok, 8. Tak jest, 4, 3, 2, 1, pięty do pośladków. Tak jest, możesz się delikatnie pochylić do przodu, napnij brzuch. Jeszcze 4, 3, 2, 1 i skakanka, miękko na stopach, pracuj nadgarstkami, rozgrzyj nadgarstki, 4, 3, 2, 1, pajacyki, hop, jeszcze 6, oddychaj, wydech, 4, 3, 2, ramiona przód, stopy kolana skierowane delikatnie na zewnątrz, jeszcze 4, 3, 2 i klatka piersiowa, otwórz, jeszcze 6, 5, 4, 3, 2, 1 i bieg. Super. Przechodzimy do pierwszego ćwiczenia. Stajemy na krawędzi maty, schodzimy w dół dłońmi, ciach i wracamy. I schodzimy hop do przodu i wracamy. Możesz prostować się w górę, możesz wyjść tutaj, wyprostować się i wrócić, albo hop, ciach tylko tutaj do stóp i idziesz w przód. Napnij mocno brzuch, staraj się nie skręcać bioder. Ostatni raz, 3, 2, 1, rozluźnij, przyjdź na kolana. Przed nami drugie ćwiczenie. Mamy plank, schodzimy na kolana, kładziemy klatkę w dół, pompka, z odłożeniem klatki na matę, hop, i góra, ciach. Dół, hop, góra, ciach, dół, hop. Góra, napięty brzuch, całe ciało aktywne, całe ciało pracuje, napnij udę, napnij pośladki. Jeszcze 10 sekund przed nami, hop, i wydech. Połóż kolana, super, hop, i wydech. Ostatni raz, hop, góra, świetnie, rozluźnij. Zostajemy w pozycji niskiej, dłonie są pod barkami, pozycja plank i teraz aktywny brzuch, idziesz stopą daleko do przodu, i wracasz. To jest ćwiczenie, przy którym angażujemy mocno uda, brzuch, ale i fajnie wpływa na mobilność bioder. Jedziemy 30 sekund. Ciach, hop i wróć. Hop i wróć. Mocna stopa w przód i wróć. Hop, wróć. Jeszcze hop i wróć. Trzymaj napięty brzuch. Jeszcze chwilkę. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Dłonie do stóp. Wyjdź w górę, przed nami przysiady. Stopy na szerokość barków. 3, 2, 1 i zaczynamy. Zejdź w dół, wyjdź w górę, napnij pośladki, oddychaj. Możesz pracować ramionami, możesz trzymać ramiona przed sobą przy klatce piersiowej, dłonie złączone. Postaraj się schodzić głęboko. Wykonuj przysiad na całych stopach. Jeszcze hop. Oddychaj, wydech, góra, napnij uda, napnij pośladki. Końcóweczka, 5 sekund nam zostało, 4, 3, 2, 1, ekstra. Przed nami berbisy, czyli połączymy sobie to ćwiczenie tych pompek z planka z wyskokiem, hop. I teraz to, co było na kolana, klatka w dół, hop, ciach i wyskok. Jedziemy, 30 sekund, hop, połóż kolana, zejdź klatką. Stopy na matę, wyskocz. W czasie wyskoku patrz przed siebie, hop. Wyprostuj plecy, tak jest, hop. Ciach, jeszcze, hop. Jeszcze chwilkę, 10 sekund nam zostało. Trzymaj, trzymaj, hop. Ciach, hop. Ostatni raz, hop. I luz, zostań w pozycji klęku. Przed nami kolejne ćwiczenie, mamy plank. I będziemy dotykać naprzemiennie barków. Może teraz pokażę Wam w tą stronę. 3, 2, 1 i zaczynamy. Do barku. Do barku. Hop. Hop.
Tak jest. Przenosisz ciężar ciała. Mocno trzymasz napięty brzuch. Mocne uda. Napięte pośladki i mocne ramiona. Jeszcze chwilkę. 5 sekund. 4, 3, 2. Super. Na kolanka. Przejdź na pośladki. Złącz teraz stopy podeszwowo. Przejdziemy do sit-upów. Kładziemy się na plecy. Poprzez okrągłe plecy schodzisz w dół. Hop. I wychodzisz w górę. Hop. I wyjdź w górę. Połóż się poprzez okrągłe plecy. Dotknij dłoni z tyłu do podłogi. Dotknij ich tutaj dłoni do stóp albo do podłogi z przodu. Tak jest. I ciągniesz brzuchem. Mocno aktywny brzuch. Jeszcze chwilkę. 4, 3, 2, 1. Rozluźnij. Zostajemy w leżeniu na plecach. Teraz postaraj się przyciągnąć pięty jak najbliżej do pośladków. Dłonie leżą na macie, nie pod pośladkami, na macie. Unosisz biodra w górę, opierasz się na łopatkach, wyjdź jeszcze wyżej, maksymalnie dopnij pośladki i teraz złącz kolana, otwórz, złącz, otwórz, złącz, otwórz. Postaraj się mocno napiąć mięśnie brzucha i teraz cały czas masz czuć pośladki. Masz czuć tył ud. Jeszcze hop. I zamykasz mocno. Zaciśnij brzuch. Jeszcze chwilkę. Ostatni raz. Super. Rozluźnij. I ostatnie ćwiczenie w obwodzie. Nogi idą w górę. Stopy skierowane podeszwami do sufitu. Dłonie leżą na macie, nie pod pośladkami. Hop. I wychodzę biodrami w górę. To jest krótki ruch. Angażujemy do pracy dół brzucha. Oddychaj. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech, hop, ciach, tak jest, hop. Nie ułatwiaj sobie, nie podkładaj dłoni pod pośladki. Jeżeli jest ciężko, to po prostu wykonuj krótszy ruch. Jeszcze dwa razy, ciach, super, wyjdź w górę. Pierwszy obwód za nami, wykonujemy drugi obwód. Zaczynamy od zejść do dołu, schodzimy i teraz albo wracasz do góry do pozycji stojącej, albo tylko tutaj dłonie idą do stóp, hop, i idziesz do pozycji plank. Staraj się nie kręcić zbyt mocno biodrami. Ciało jest stabilne, brzuch jest mocno napięty, aktywne nogi, pośladki, tak jest, całe ciało pracuje. To jest trening ogólnorozwojowy całego ciała. Super, jeszcze chwilkę. Ostatni raz. Jeszcze hop. Świetnie. Przechodzimy do pompek. Pompka z pozycji plank, tak? Czyli dłonie mam pod barkami, nogi w górę, kładę kolana na matę, kładę klatkę piersiową, hop, góra, ciach, hop, wydech. Jeżeli to ćwiczenie wydaje się łatwe, jest dla Ciebie łatwe, możesz zamiast tego wykonywać zwykłe pompki. Ta nasza wersja to jest taka trochę oszukana pompka, łatwiejsza pompka. Tak jest, jeszcze chwilka, hop. Końcóweczka, 5 sekund nam zostało, ostatnie powtórzenie. Hop, super, ekstra. Wracamy do pozycji plank wysoki i teraz naprzemiennie dostawiamy raz prawą, raz lewą stopę do przodu i staramy się wychodzić stopą jak najdalej w przód. Hop, daleko, daleko. Tak jest, fajne ćwiczenie, mocno angażujesz nogi, brzuch i pracujesz nad mobilnością bioder. Jeszcze 10 sekund nam zostało, trzymaj, trzymaj, daleko stopa do przodu, hop, i zmiana. Ostatni raz, ciach, świetnie, dłonie idą do stóp, wychodzimy w górę i przed nami przysiady. Postaraj się wykonywać pełny zakres ruchu, schodź biodrami nisko. Kolana, stopy delikatnie skierowane na zewnątrz i ciach, hop, i wydech. Napinaj pośladki, ale zobacz, nie rób tego, nie przepychaj bioder, nie wypychaj brzucha. Brzuch jest cały czas napięty. Ciach, możesz pracować ramionami, możesz trzymać ramiona z przodu, dłonie razem, jeszcze chwilkę, hop. Tak jest, i przysiad, hop, i ciach, wdech. I wydech, ostatnie sekundy, ostatnie dwa powtórzenia, hop, jeszcze raz, góra, rozluźnij. Przed nami burpee, czyli ćwiczenie takie o charakterze cardio, ono nam podniesie tętno,
wyskok, klatką piersiową schodzimy w dół, ciach, hop, zeskok, hop i górę. Hop, połóż kolana, zejdź klatką piersiową w dół, hop i góra. Jeszcze chwilę, hop, tak jest, klatka w dół, hop i góra. Jeszcze, tak jest, w momencie wyskoku patrz przed siebie, wyprostuj plecy, jeszcze, hop, ciach, ostatni raz, hop, ciach, super, tak jest, kolejne ćwiczenie, wracamy do pozycji podporu, plank i dotykamy dłonią do barku, hop i dłoń do barku, ciach, ciach, tak jest, jeszcze, hop, hop. Tak jest, mocno napnij brzuch. Super, staraj się nie rotować zbyt mocno teraz bioder. Zaciśnij uda. Zaciśnij pośladki. Jeszcze 8 sekund zostało, końcóweczka. Hop, hop, hop. 4, 3, 2, rozluźnij, świetnie. Przejdź na pośladki, sit-upy przed nami. Trzymamy stopy razem, złączone poprzez okrągłe plecy. Kładziemy się na matę, hop, i wychodzimy w górę, hop, i wychodzimy w górę, tak jest, hop, jeżeli ciężko jest Ci się podnieść do samej góry, zobacz, możesz robić krótsze spięcia, tak, jeszcze chwilkę, 10 sekund, pamiętaj, że każde ćwiczenie dostosowujesz do swoich możliwości, jeżeli nie możesz go zrobić w pełnym zakresie ruchu, możesz je zrobić w krótszym zakresie, lub zastąpić to ćwiczenie innym. Najważniejsze to, żeby cały czas się ruszać. Kładziemy się na plecy, stopy są przy pośladkach, opieram się na łopatkach, maksymalnie biodra w górę, wąsko kolana, szeroko. Postaraj się teraz jak najmocniej napiąć pośladki. Mocna praca tylnej części ud i jeszcze troszkę wyżej, wyżej biodra. Ciągnij do góry. Napnij brzuch jeszcze. Oddychaj. Tak jest, poczuj, że te pośladki pracują. Jeszcze trochę, końcóweczka, 10 sekund. 5, 4, 3, 2, 1, rozluźnij. Nogi w górę, dłonie leżą na podłodze. Nie podkładaj dłoni pod pośladki. I ostatnie ćwiczenie w tym obwodzie, biodra w górę. Wydech, tak jest, wydech. Hop, ciach. Oddychaj, nie unoś bioder bardzo wysoko, nie robisz świecy, tylko akcentujesz ten wznos bioder. Już tutaj napinamy mięśnie brzucha, nie musisz unosić bardzo wysoko przy tym ćwiczeniu. Oddychaj, oddychaj, jeszcze końcóweczka. Ostatnie sekundy i będzie koniec. 4, 3, 2, 1 i luzik. Wykonaliśmy dwa obwody, przejdziemy teraz do rozciągania. Przyciągnij kolana do brzucha. Wdech z wydechem. Wyprostuj lewą nogę na podłogę. Wciśnij biodra w dół. I postaraj się teraz jeszcze mocniej dociągnąć kolano do siebie. Biodra ciągną w dół. Możesz zamknąć oczy. Oddychaj. Biodra luźno. Wdech z wydechem. Zamień nogi. Prawa noga na podłogę. Lewą mocno dociągnij do siebie. Biodra wciskaj w dół, przyciągnij mocno kolano i przytrzymaj. Obydwa kolana do siebie, teraz kolana na zewnątrz, stopy łączymy podeszwami, łapiemy dłoni za palce stóp i przyciągamy jak najmocniej stopy do brzucha, kolana mocno ciągną na zewnątrz, rozpychamy kolana na zewnątrz, trzymamy, oddychaj. Głęboki wdech nosem, wydech ustami, jeszcze chwilkę. Jeszcze, jeszcze. Super, lewa noga idzie znowu na podłogę, prawe kolano przyciągnięte do brzucha, prawe ramię do boku, przenoszę kolano do lewego boku, patrzę w przeciwnym kierunku i teraz bardzo ważne, dociskam kolano jak najniżej do podłogi i tutaj bark, ramię staram się wcisnąć w matę, żeby, zobaczcie, tu nie było oderwane, tylko wciskam w dół i trzymam. Oddychaj i powolutku środek, centrum, hop, zmieniamy. Ciach,
Dociskam tutaj kolano do podłogi, patrzę w przeciwnym kierunku, dociskam bark i trzymam. Jeszcze chwilkę. Bardzo dobrze. Obydwa kolana do brzucha, poprzez kołyskę podnieś się do siadu, podeprzyj się dłońmi i powolutku z tej pozycji zroluj plecy do góry. Świetnie, wyciągnij ramiona, głęboki wdech. Wyciągnij się do sufitu, wyciągnij w górę. Jeden bok, przytrzymaj. Drugi bok. Tak jest. I jeszcze raz góra, środek i rozluźnij ramiona. Puść luźno całe ciało w dół. Złap dłońmi za łokcie. Pobujaj się troszeczkę, rozluźnij. I puść luźno ramiona, barki, wdech i z wydechem zroluj plecy. I na koniec jeszcze jeden wdech i wydech. Bardzo Wam dziękuję za wspólny trening i zapraszam na kolejne treningi. Do zobaczenia. Dziękuję.